Witam na moim kanale. Dzisiaj w tym filmie bohaterem będzie ogniwo 280 Ah producenta EWE. Tak naprawdę będzie to kontynuacja poprzedniego filmu, który nagrałem poprzednio. Jak szukałem tych baterii, jak znalazłem odpowiedniego tutaj handlowca, który sprzedaje takie baterie i gdzie najlepiej po prostu je kupić. Oczywiście znalazłem tutaj najlepszą opcję, którą gdzie to kupiłem i w jakiej cenie i jak to można po prostu zakupić w bardzo bezpieczny sposób. Oczywiście ten film jest nagrany tutaj też dla mojej grupy, którą tutaj prowadzę. Tutaj właśnie jest ta grupa, wam przedstawiam, gdzie dużo ludzi było po prostu tutaj zainteresowanych tymi bateriami. Oczywiście znalazłem odpowiedniego producenta, można powiedzieć, producenta, a także handlowca, który po prostu to sprzedaje. Dużo tutaj mówiłem w poprzednim filmie, nie będę tutaj już powtarzał się dlaczego i jak. Jeżeli ktoś po prostu jest zainteresowany, to może się po prostu odnieść do poprzedniego filmu. Ja wybrałem tutaj handlowca, który sprzedaje tutaj te baterie. Ma magazyny tutaj w Polsce, a także i w Niemczech. Z tego względu, że magazyn w Niemczech jest troszeczkę bliżej do mnie i oczywiście znalazłem fajnego handlowca, który to po prostu sprzedaje. Jeżeli ktoś będzie po prostu zainteresowany takimi bateriami, link tutaj podaję poniżej. Jest to oczywiście handlowiec z Chin, który to rozprowadza tutaj i jest dystrybutorem, można powiedzieć, na Europę, tutaj w naszych okolicach, jak Niemcy, Polska, a także na całą praktycznie Europę. Wybrałem tutaj te baterie z tego względu, że znalazłem taki dobry kontakt tutaj z tym handlowcem z Chin. Oczywiście na początku zaczęliśmy się ze sobą pisać, a później po prostu już zadzwoniłem do tego handlowca. Oczywiście rozmawialiśmy po angielsku, jak to zakupić, jak to wychodzi z tą gwarancją, no i różne rzeczy. Oczywiście ten handlowiec tutaj przesłał mi tutaj takie cztery ogniwa, jak widzicie, do testowania. Ja je przetestowałem. Testy wyszły pozytywnie. Bardzo byłem zaskoczony, że takie fajne parametry tutaj wyszły. Generalnie te baterie, jak widzicie, są tutaj o pojemności według QR kodu. Sprawdzałem każdą baterię o pojemności 280 Ah. Z moich testów, jak tutaj przedstawiłem poprzednio, tutaj wyszło mi w pierwszej baterii, bo zrobiłem tylko dwa testy, z tego względu, że oczywiście wybrałem to losowo, zrobiłem tylko dwa testy tych baterii, aby sprawdzić, czy te baterie oczywiście mają swoje tutaj parametry takie, jak producent przedstawia. Zrobiłem tutaj losowo dwie baterie, dwa testy, dwa ogniwa. Testy wyszły pozytywnie, jak widzicie tutaj na przedstawionym wykresie. Jeśli chodzi o sam wykres, jak widzicie, wyszedł całkiem nieźle. Ja to zrobiłem taki jakby cycling test. Naładowałem baterię do maksymalnej jej pojemności według producenta. Zrobiłem przerwę około 20 minut. Po 20 minutach rozładowałem ją do jej minimalnej pojemności. Według producenta, jak tutaj widzicie, producent tutaj zadeklarował pojemność 280 Ah i nominalną tutaj moc 896 Wh. Jeśli chodzi o sam test, jak mi tutaj wyszedł, jak widzicie, pojemność wyszła mi 304,4 Ah i moc baterii 983,44 Wh. Także wydaje mi się, że tutaj parametry wyszły całkiem nieźle, jak na taką deklarowaną tutaj przez producenta tych ogniw moc i pojemność. Jeśli chodzi o same baterie, baterie są naprawdę fajnie wyglądają, nie ma jakichś wybrzuszeń. Wszystkie te busbary, te piny są fajnie tutaj zespawane. Nie widziałem tutaj żadnego tutaj problemu tutaj z tym laserowym tutaj spawaniem. No generalnie powiem, nie ma się do czego przyczepić, także wydaje mi się, że jest to dobry wybór do zakupu takich baterii, oczywiście, jeśli chcemy kupić większą moc. Ja właśnie się zdecydowałem właśnie na tego tutaj sprzedawcę z tego względu, że też będę robił swój projekt off-gridowy o mocy, może powiedzieć 30 kWh, także będę potrzebował
sporo tych baterii, dlatego szukałem dosyć długo odpowiedniego tutaj dostawcy. No i znalazłem, także mi się wydaje, że po prostu od tego dostawcy będę tutaj kupował te baterie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, którą oczywiście każdy tutaj chyba pewnie jest zainteresowany, no cena. Cena w tej chwili, jak tutaj rozmawiałem ze sprzedawcą przed Nowym Rokiem, zadeklarował 50 dolarów za jedne ogniwo. Jak tutaj widzicie też na stronie jego, też to tutaj jest napisane, ale według rozmowy właśnie z tym sprzedawcą, jeśli ta ilość będzie większa, oczywiście cena będzie też niższa. Dlatego tutaj na grupie też zrobiłem tutaj taką jakby ankietę, kto jest zainteresowany po prostu kupnem tych baterii w takim jakby procesie grupowym. Oczywiście będzie to o wiele, wiele taniej i ta cena na pewno będzie o wiele tańsza. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, po prostu możecie tutaj napisać na mojej grupie. Dużo, dużo osób już oczywiście się zadeklarowało, jak widzicie. Tutaj jest już ponad, można powiedzieć, jak dobrze policzyłem, no około 500 sztuk. Jeżeli taka ilość faktycznie będzie wchodziła w grę, no to oczywiście ta cena będzie dużo, dużo niższa. Oczywiście to musi być potwierdzone, jeżeli to będzie wszystko potwierdzone, wtedy będziemy mogli tutaj no, powalczyć o jakąś lepszą cenę i na pewno ta cena nie będzie 50 dolarów, a o wiele, wiele, wiele niższa. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na moją grupę, tam do kontaktu. No i po prostu po nowym roku ja generalnie powiem Wam, że osobiście będę tam jechał, osobiście będę kupował te baterie, będę sprawdzał, jeżeli ktoś będzie chciał, żebym to też zrobił. Nie ma problemu, mogę to sprawdzić dla kogoś, kto po prostu nie będzie mógł przyjechać i osobiście tego procesu no, sprawdzenia zrobić. Generalnie powiem Wam, jeżeli ktoś kupuje większą ilość, to warto po prostu zainteresować się i kupić tutaj już baterie, które są produkowane już seryjnie, które są produkowane według serii i po prostu w tym samym okresie. Także jest to gwarancja, że z tymi bateriami nie będzie się nic złego działo. Także mi się wydaje, że warto tutaj tym się zainteresować, jeżeli ktoś ma taką ochotę i po prostu zakupić takie baterie, po prostu tutaj dać informacje i będziemy po prostu działać. Także to chyba tyle na ten temat, także jeżeli film mi się podobał, to zapraszam do komentowania. Oczywiście na każdy komentarz odpowiem. No i chyba to wszystko na ten temat. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!